Hej, tu Wanilia i witam Was w waniliowych wyrobach. Tak, już na wstępie powiem, że zostańcie do końca filmiku, bo na końcu filmiku będą informacje dotyczące filmików i wymianki. Tak. I będę tam miała dość ważne dla Was pytanie i chciałabym, żebyście mi na nie odpowiedzieli w komentarzach, ale zadam je dopiero później. To tak, bez przeciągania już przechodzę do pokazywania wyrobów. Te pianki już widzieliście, bo były one już w poprzednim Charm Update'zie. Tylko dorobiłam i są tu nowe kolory, więc musiałam je Wam pokazać. Zrobiłam też takie dwa gołębie mućłobędzie na serduszku ozdobionym. Jest to na specjalną okazję dla pewnej osoby. Serdecznie tą osobę pozdrawiam. Zrobiłam taką babeczkę. Taką. Ona jest już dla kogoś. Takie dwie babeczki. Z serii Rigla-Kuma. Teraz jest bardzo dużo babeczek. Takie dwie babeczki z kremem. Pokazuję je razem, bo są one dość podobne. Taka babeczka z kremem, brokatem, koralikami i piankami. Te pianki to wcześniej były świeczki, bo miała to być jakaś babeczka urodzinowa, bądź taki babeczko-torcik. Lecz te świeczki tak dobrze się nie trzymały, jedna się od razu złamała przy pieczeniu. Więc postanowiłam, że je jako tako zlikwiduję i są teraz fajne pianki. Zrobiłam też taką babeczkę. Z oczkami. Taką, która jest dość nietypowa. Robiłam ją po raz pierwszy i nie, to wcale nie jest liquid. Jeśli chcecie, to mogę zrobić na nią tutorial. Jest jeszcze taka babeczka z uśmieszkiem, mikrokulkami. Na jej czubku głowy miała być jeszcze kokardka, ale wyglądało to troszeczkę dziwnie. Tutaj babeczka z brokatem i kolorową podstawą. Ale ta kolorowa podstawa mi się tak podoba. I teraz pokażę Wam rzeczy, na którą się dość długo męczyłam, żeby wszystko było równe, śliczne itp. Czyli taki torcik. Tak, jest on mega słodki, bo tyle tu jest brokatu, tyle kropeczek, tyle kulek, mikrokulek, jeszcze pianki, krem. Ale wygląda całkiem nieźle. Przynajmniej mi się podoba. Zrobiłam też takiego precelka. Nie wiem, dla mnie jest on taki słodki z tymi oczkami i uśmieszkiem. Taki toster. Zrobiłam też takie ciasteczko z kremem. Te ciasteczko już pewnie gdzieś widzieliście, bo to nie jest mój pomysł. Zrobiłam też takiego gofra, miszki miki, z owocami. Jak widzicie, tu są banany, truskawki. Tutaj jest polane masełko. I różne takie owoce. I krem. Następnie zrobiłam dwa takie lizaczki. Według mnie też są takie słodkie, bo tutaj mają te uśmieszki. To są lizaki z gumą balonową, jak tu widać. Posypką. Zrobiłam też takie ciastko. Z efektem lejącej się polewy. Te donaty w pudełku. Widziałam na Google grafice. Były one jednak takie rzeczywiste do jedzenia. Ale ja pomyślałam, że bardzo fajnie wyglądałoby to, gdyby były ulepione z modeliny, a więc coś takiego stworzyłam. Zrobiłam też takie ciasteczka.
I ta pastela biała, potarta, daje super efekt mąki. Zrobiłam też taką filiżankę z kawą, ciasteczka i nie, to też nie jest liquid. Kolejna filiżanka z ciasteczkami. Tu jest akurat herbata. I kolejna filiżanka, tak zrobiłam tego dosyć dużo. Z ciastkiem, takim małym torcikiem. No i to jest taka jasna kawa bądź czekolada. Zrobiłam też takiego konika morskiego. Oj. Zrobiłam też taki dzbanuszek. Jaki on jest malutki, tak samo jak taka filiżanka do tego. Naprawdę to jest najmniejsze, co ja kiedykolwiek zrobiłam. Właśnie taki dzbanuszek i filiżanka. To jest naprawdę maluśkie. Tutaj pokażę Wam taką bransoletkę, którą też sama zrobiłam. Są tu makaroniki, tylko na razie nie mogę w niej nigdzie wyjść, bo makaroniki się odczepiają, muszę je jeszcze przykleić, bo zrobiłam ją naprawdę niedawno, z 3 dni temu. I na końcu oczywiście chibi, lalki chibi, tak, zrobiłam taką wróżkę. Naprawdę starałam się przy niej. Skrzydełka troszeczkę nie wyszły, ale twarz ma bardzo ładną, moim zdaniem. Ogólnie sukienka mi się podoba, te kolory. Zrobiłam też taką zwykłą z warkoczykiem. Taką już moją najmniejszą. Ona jest naprawdę maluśka. Baletnica bądź księżniczka. Można tak powiedzieć, bo ma taką sukieneczkę. I zrobiłam moją ulubioną, po prostu Pocahontas. Jak widzicie, tutaj na twarzy jest troszeczkę rozmazane. Te oko nie wyszło, ale całą uwagę odwraca szop. Tak, ten szop jest taki słodki, moim zdaniem. I co najlepsze, te moje chibi są naprawdę, naprawdę małe. Bo popatrzcie, to jest moja chibi z poprzedniego czerwca. I prawie mi się nie mieści w kamerze. A ta jest z tego. Ona i sięga dotąd. Naprawdę, one są maluśkie. To tak, to już byłby koniec wyrobów. Teraz informacje. Więc pierwszą rzeczą, o której muszę Was poinformować, są to filmiki. Z racji, że są wakacje, ja jako taką nie wyjeżdżam za granicę ani w miejsca, do których nie miałabym dostępu do swojego własnego komputera i do internetu. Przez całą wakację będę miała internet. Ale filmiki nie będą pojawiały się jako tako często. Nie zdziwcie się, że raz filmik się pojawi raz na tydzień, tutaj raz na 2 tygodnie. Ale czasami mogą się pojawić filmiki nawet 2 razy w tygodniu, a więc to będzie zupełnie, zupełnie różnie. Bo to zależy od pogody i jak ja się będę czuła, jakie ja będę miała chęci. To wszystko właśnie od tego zależy, bo jak będzie 40 stopni upału, bo u mnie może tak być, i ja potem będę musiała nagrywać pół godziny, potem tę godzinę montować, to naprawdę ja tego nie nagram. Za to jak będzie padał deszcz i nie będę miała co robić, to oczywiście mogę coś tam dla Was nagrać. Jeszcze planuję zrobić takie troszeczkę inne filmiki z Modeliną, z moimi wyrobami. Bo będę na pewno wyjeżdżać gdzieś w jakieś zielone miejsca bądź nad wodę, to mogłabym zabrać ze sobą parę wyrobów, porobić zdjęć. Później tą całą kupkę zdjęć wrzucę na program, w którym montuję, i bym mogła zmontować dla Was taki filmik ze zdjęciami, że takie wyroby w terenie, coś w tym stylu. A co do terenu,
Teraz mam do Was taką wielką prośbę, wielkie pytanie. Czy chcecie vlogi z terenu? Tak, mogę zrobić dla Was vloga, nawet vlogi, bo może ich być, nie wiem, z 5 albo więcej, bo tutaj będę gdzieś wyjeżdżać, a w trzecim tygodniu lipca z moją koleżanką jedziemy na półkolonie, gdzie idziemy do klubu o 8, wracamy gdzieś 15-16. Więc mogłabym coś nagrać i tam będziemy jeździć w różne miejsca itp., więc mogę zawsze coś dla Was stamtąd nagrać. I może coś takiego się na kanale pojawić, więc to jest wielkie pytanie. Oczywiście ja bym się w tym pokazała, a więc byście mnie też zobaczyli. To tak, teraz zatrzymujecie ten filmik, piszecie w komentarzu, czy chcecie, czy nie, bo naprawdę, bez waszej jakby chęci ja nie zrobię nic, bo to jest mi właśnie potrzebne. To tak, druga informacja. Wymianka. Co to wymianki? Miałam wymienić się z taką jedną osóbką, która po pewnym czasie odmówiła, a szkoda, bo jej się podobały moje rzeczy, mi się podobały jej rzeczy, chyba że coś się innego stało, nie mogła wysłać, ja się tam w to nie mieszałam. Więc z tą osobką się nie wymieniam. Później pisałam do drugiej osoby z 2 tygodnie temu i ta osoba kompletnie mi nie odpisała przez te 2 tygodnie. A więc ja już to olałam i postanowiłam wybrać kolejną osobę. Na szczęście kolejna osoba mnie odpisała, dalej chciała i wszystko się dobrze poukładało, a więc wymieniam się z Julią Drobińską, tak? Więc temat wymianki już zamknięty, powiedziałyśmy sobie, że wysyłamy sobie jutro paczki, tak? W środę, jutro, chyba że może się coś przeciągnąć. Ale temat wymianki jest już zamknięty. Ogólnie dziękuję Wam, że chcieliście, że były te komentarze, że ja chcę się wymienić, że coś w tym stylu. I nagrywaliście te filmiki. Niektóre osoby nie nagrały i troszeczkę było dziwne to. Ale i tak się cieszę, że reszta osób się zgłosiła, nagrała te filmiki. Bardzo Wam za to dziękuję. Za niedługo planuję robić kolejną wymiankę. Nie, że od razu za tydzień, albo jeszcze w te wakacje, nie. Tak myślę, że gdzieś w wrześniu zrobię kolejną wymiankę i wtedy wybiorę inną osobę. To tak. To byłby już koniec tego filmiku, bo on wyjdzie bardzo, bardzo, bardzo długi. I jeszcze raz Wam za to wszystko dziękuję. O, i prawie bym zapomniała. Bierzcie udział w konkursie, tak. Wczoraj Lukrecja ogłosiła konkurs. I dziękuję Wam, dziękujemy Wam obie za te 200 widzów. Po prostu super. I myślę, że tak samo dużo osób będzie chciało wziąć udział w konkursie. To by było na tyle w tym filmiku. Więc trzymajcie się, no i cześć!